Zrób ze mną dziś makijaż w kolorze różu i wina, który powiększa oko. Przed makijażem położyłam pod oczy płatki hydrożelowe, które napną moją skórę i nawilżą okolice oka. Dzięki temu makijaż na pewno będzie wyglądał lepiej. Zasinienia i prześwitujące żyłki przykrywam korektorem o takim śmiesznym, łososiowym kolorze. Wystarczy niewielka ilość, a korektor szybko wtapia się w skórę i poprawia jej wygląd. Oko wygląda na bardziej wypoczęte. Niewielką ilość podkładu wykładam na dłoń, a potem będę aplikowała na skórę twarzy pędzelkiem, który dokładnie wtopi, wręcz powiedziałabym, że wbije ten podkład w każdy zakamarek na mojej twarzy. Podkład ekspresowo dopasuje się do koloru mojej skóry i nawet nie będzie widać, gdzie się kończy. Gdzieś tu ominęłam mój puder, puder z efektem Photoshop, ale na pewno mam go na twarzy, tylko chyba się nie nagrał. Dziś do makijażu mam paletę magnetyczną, w której mam bronzer, róż i rozświetlacz. Piękny, chłodny odcień bronzera, szampański rozświetlacz i róż z drobinkami, który pięknie uwypukli mój policzek. W tej samej palecie mam też cienie. Zaczynam od ciasteczkowego, biszkoptowego cienia, który nakładam w wewnętrznych kącikach oka. W załamaniu nakładam taki nieoczywisty, bo brudny odcień różu, ale nakładam go też w zewnętrznym kąciku. Rozświetlacz, ten sam, który używałam na policzku, nakładam palcem na sam środek powieki ruchomej. Zewnętrzny kącik oka wzmacniam cieniem w kolorze wina, dokładam go trochę więcej, żeby ten kącik naprawdę był widoczny, żeby był taki bardziej intensywny. Linię rzęs przyciemniam kredką, którą rozcieram pędzelkiem okrągłym kuleczką, tworząc przydymioną kreskę. Jeszcze tylko dokładnie wytuszować rzęsy tuszem, który stworzy panoramiczne spojrzenie. Wyczesać brwi i uzupełnić ubytki kredką z dodatkiem henny, a nadmiar kredki znowu wyczesuję szczoteczką. Jeszcze tylko usta. U mnie zdecydowanie odcień nude sprawdza się najlepiej, więc najpierw obrysowuję kontur ciemniejszym beżowym odcieniem, a środek wypełniam celowo jaśniejszą szminką. I gotowe. Zapisz to nagranie dla siebie i udostępnij innym. Wszystkie użyte kosmetyki w nagraniu możesz zamówić u mnie w wiadomości prywatnej. Pomogę też dobrać je dla ciebie kolorystycznie.